Trzymam koziomki. Ostatnio często mnie pytacie w komentarzach, co słychać u Matiza, więc postanowiłem nagrać film, w którym wam opowiem, co u Matizka słychać i odniosę się też do komentarzy w sprawie płukanki. Ale więc tak, najpierw zacznijmy od Matizka. Więc u Matiza, tak powiem, średnio dobrze, bo mam problem z przednim zawieszeniem. Ostatnio, jak pewnie wiecie, wymieniałem wahacze. Myślałem, że to już rozwiąże mój problem, bo tam znalazłem usterkę, co jest nie tak. Wymieniłem wahacze, wymieniłem też gumy od stabilizatora. Zregenerowałem tam stabilizator, pomalowałem też takie metalowe elementy, ale to w sumie nieważne jest. W każdym razie wymieniłem bardzo dużo części zawieszenia przedniego. I ja myślałem, że to rozwiąże mój problem. Jeszcze przed tymi wymianami tych części, po wymianie końcówek drążków, pojechałem na zbieżność jeden raz, drugi raz. No i po wymianie wahaczy pojechałem ostatnio właśnie trzeci raz. Myślałem, szczerze mówiąc, że to załatwi problem. Jak wyjechałem z tego ustawienia tych zbieżności, to faktycznie jeździło się troszkę lepiej, dużo lepiej. Kierownica chodziła dużo lżej, ale jednak tak jakby ten problem z czasem się pogłębia. I tak mi się właśnie zastanawiam się, co może być nie tak. Czy po prostu ja tam czegoś nie dokręciłem, czy czegoś nie zabezpieczyłem. I dzisiaj między innymi będziemy to badać. Zejdę do kanału, oczywiście się przebiorę troszkę. Zejdę do kanału i tam sprawdzimy, czy po prostu wszystko jest ok. No na pewno nie jest ok, ale nie mam, szczerze mówiąc, już pomysłu, co może być nie tak. Jeszcze nie sprawdzałem amortyzatorów. Może są one po prostu jakoś, nie wiem, źle przykręcone. Może mają gdzieś luz i po prostu te luzy na kierownicy z tego wynikają. No efekt jest taki, jak kiedyś przedstawiałem na początku filmiku o wymianie wahaczy. Po prostu no, dodaję gazu, kierownica się układa, ustawia powiedzmy w normalnym położeniu. Puszczam gaz, to wtedy ona jakby trochę w lewo skręca. Samochód dalej jakby jedzie prosto. Puszczam kierownicę oczywiście, to wtedy mi ściąga na prawo. No, dziwny problem. Szczerze mówiąc nie wiem, możliwe, że czegoś tam nie dokręciłem albo za słabo coś dokręciłem. No, niebezpieczna jest taka jazda. Już, szczerze wam powiem, troszkę się denerwuję. Denerwuję, bo nie mogę normalnie eksploatować samochodu. Chciałbym to już, ten problem związany z zawieszeniem całkiem, że tak powiem, naprawić tą usterkę. Dobra, jeśli chodzi o płukankę. Wiele komentarzy pod filmem dotyczącym płukania się, przechodzimy do płukanki, więc pod filmem było bardzo dużo komentarzy, już nie pamiętam w tej chwili ile, ale sam film ma około 70 tysięcy wyświetleń, także myślę, że bardzo dużo, jak na moje firmy. Na drugim miejscu jest film, który ma około 6,5 tysiąca, także dzięki, że oglądacie. Wiele było komentarzy takich, że ja tam źle to robię, że powinienem zmienić filtry oleju. W sumie racja, powinienem zmienić te filtry. Z tym, że jak nie zmieniłem, to po prostu przy kolejnych płukaniach ten filtr mi się po prostu wyczyścił. Tak naprawdę. Jak zdjąłem ten filtr, to on był w środku czyściutki. Dlatego no, gdybym miał więcej tych filtrów, to po prostu musiałbym mniej jakichś tych cykli płukania. Co można powiedzieć, że wpłynęłoby na pozytywnie też na żywotność silnika, bo krótszy czas pracowałby on na ropie, także oczywiście z tym się z wami zgadzam. Można było kupić więcej filtrów. Jeśli chodzi o to, czy ta płukanka może być szkodliwa dla silnika, czy nie. Oczywiście, że może być szkodliwa. Ja oczywiście nie pokazałem tego, to bardzo ciężko zbadać coś takiego. Musiałbym wcześniej, nie wiem, założyć czy nowe panewki, powiedzmy, czy nie wiem, zdjąć te panewki, zbadać je jakoś, zdjąć wymiary, czy po prostu zdjęcia zrobić, nie wiem. I później po takiej płukance znowu je zdjąć. To jest bardzo dużo roboty. Nie wiem, czy ktoś by się pokusił może na całym YouTubie, żeby takie coś zrobić. No ja celowo zastosowałem taką płukankę w Matizie, a nie w moim drugim samochodzie BMW E46. Dlatego właśnie, że nigdy nie wiadomo, jak to się zachowa. To był taki eksperyment. No, chciałem też obalić te mity, te komentarze, że po prostu silnik, nie wiem, eksploduje, czy coś się stanie, że nie odpali od razu. To tak
nie jest. Silnik do tej pory jeździ, znaczy dużo nim jeszcze nie przejechałem, bo właśnie mam te problemy z zawieszeniem, ale chcę po 1000 km wymienić jeszcze raz olej, bo mam taki średniej jakości olej i po 1000 km wymienię go, naleję świeżutki, wymienię również wszystkie filtry, no i zobaczymy. Także ja oczywiście nie polecam stosować płukania czystą ropą silników. To był taki eksperyment, także mogliście, nie musicie wy sprawdzać, jak to się zachowa. Po prostu ja sprawdzę i wam na filmie wszystko pokażę. Były też bardzo dużo komentarzy, że lepszym sposobem jest wlanie ropy, powiedzmy, do kilku, powiedzmy, no, do kilku litrów oleju i zrobienie takiego miksu właśnie w proporcjach, trudno mi powiedzieć w jakich proporcjach, ale gdybyśmy zrobili 60% ropy, 60% oleju, 40% ropy albo 70 do 30, wydaje mi się, że nic by się nie stało. Oczywiście nie mam pewności 100%, także nie radzę tego stosować, ale 30% ropy w oleju, powiedzmy tam w 4 litrach, to myślę, że nie zrobi to żadnego spustoszenia w samochodzie. No, na filmie pokazałem, że ta ropa faktycznie czyści ten silnik. Czyści, bo bardzo dużo tam tego szlamu wyleciało. Za chwilę pokażę wam na bagnecie, jaki jest kolor tego oleju, czy on jest czysty, czy brudny. Czy to może wszystko jest mit z tym płukaniem, a dalej jest tak samo. Nie przyjechałem od tej płukanki dużo kilometrów właśnie ze względu na te problemy z zawieszeniem. Także no wybaczcie, no będzie na pewno takie większe podsumowanie, jak będę wymieniał ten olej po tym 1000 km, także to będzie większe takie podsumowanie. A teraz otwieram maskę i sprawdzamy, jaki ten olej jest. Tak wygląda ten olej. Tak wygląda olej. Delikatnie ma ciemną barwę. Nie jest czarny, tak jak zazwyczaj. Olej już po, nie wiem, kilkuset kilometrach jest czarny. A ten jest jeszcze taki, powiedzmy, jeszcze czysty. Jeśli chodzi, ziomki, jeszcze wracając do tematu płukanki, to kupiłem sobie kiedyś tam dawno taki właśnie Liqui Moly, taki preparat do właśnie płukania silnika. To jest litr. Podobno w Polsce nie jest nawet sprzedawany w takich litrowych opakowaniach. A ja sobie taki kupiłem. I przy wymianie oleju w BMW E46, które stoi tutaj. To jest mój samochód taki do jazdy na co dzień. A Matiz, to jest, wiecie, to jest dla takiego szpanu troszkę, dla fanu z jazdy. No, także w BMC będę wymieniał olej, to właśnie zrobię taką płukankę tym Liqui Moly. No bo wiadomo, ropą bym nie zrobił, bo bym się bał tak naprawdę. Także te komentarze, tak naprawdę macie rację, nie? To ja nie polecam nikomu płukać, tak? Ze względu na to, że mój Matizek już ma troszkę przebiegu, 240 tysięcy. Stan jego nie jest taki jakiś super. A właśnie, a propos właśnie stanu, to powiem wam, że troszkę korozja mi atakuje Matizka. Będę robił progi, muszę je kupić na Allegro. Na Allegro progi, czyli ten element, powiedzmy, odtąd do końca, cały próg, i też takie elementy tutaj, o, coś takiego, czyli te typowe miejsca, które w Matizie rdzewieją, to są do kupienia, podobno ocynkowane na Allegro za 130, tam 150 zł. Także kupię sobie coś takiego. Nie wiem, jak tam jest z jakością, ale myślę, że nie nastawiałbym się na to, że to wytrzyma ponad 10 lat. Myślę, że jak wytrzyma u mnie 2-3 lata, to jest spoko. To jest spoko. Także progi do zrobienia, panowie. No co, no, samochodzik nie ma przeglądu, także na przegląd pojadę dopiero, jak zrobię te progi. No, muszę coś z tym zawieszeniem zrobić. Z zawieszeniem. O, tu widać. Tu widać tą korozję. Zobaczcie, jeszcze doły drzwi. Doły drzwi też mi korodują. No, nie jest najlepiej. A powiem wam, że
w tym samochodzie progi jeszcze nie były nigdy robione. Także jak na 18 lat, już prawie 19 lat ten samochód ma, bo to jest rocznik 2000, to no, nie mogę powiedzieć, że jest dobrze. Ale no, progi tu nigdy nie były robione. Ja widziałem Matizy na Allegro roczniki nawet 2004 rok, czyli ta, już ta nowsza buda, i już miały progi porobione. Niektóre samochody nawet dwa razy miały wymieniane. Także ja muszę zrobić te progi teraz. Nie będę robił filmiku, bo nie będę robił to sam. Ja takich rzeczy nie robię. Dam do jakiegoś mechanika dobrego i on mi to pozbawa. Nie będzie tutaj malowane w kolorze nadwozia, bo ile musiałbym tu pomalować, nie? To trzeba by wydać kupę kasy. Pewnie tak jak wszyscy robią, czyli tak gdzieś dotąd. Może takie odcięcie, albo czarny kolor, albo jakiś taki, nie wiem, inny czerwony. Zobaczymy co będzie. Tu kiedyś przytarłem, wyjeżdżając z takiej szopy. Także tutaj przytarłem, rozwaliłem wtedy lusterko. A lusterko chyba kupiłem za, nie, 20 zł do Matiza, także części taniutkie. Dobra ziomki, to co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości odnośnie płukanki, odnośnie mojego Matiska. Będę dalej sprawdzał, czy co z tym zawieszeniem jest nie tak. I pewnie w kolejnym odcinku mam nadzieję, że te progi już będą zrobione, ale na razie jeszcze nie jestem umówiony z mechanikiem, także zobaczymy wszystko. Zapraszam do kolejnych filmów i narka.